Już 23 września zespół Pomorzanina Torń podejmuje LKS Gąsawa. Czy juniorzy młodsi Pomorka pokuszą się o rewanż za przegraną w Gąsawie i spróbują zdobyć swe pierwsze punkty? Zobaczymy już niebawem. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński. Tak przedstawia się tabela ligowa grupy C.